Tutaj widzimy, jak Przybylski z Leszna wychodzi na drugie miejsce. Krzysztof Marczanko i na miejscu czwartym Marcin Katarzyński. Torunia niestety 10 Jakuba Przybylskiego widocznie w tym łańcuch uniemożliwił mu zasysypanie się, a to oznacza, że Krzysztof Marczak wychodzi na drugie miejsce, a Artur Wysolewski dalej na prowadzeniu do wyścigu 15. I tak to jest.